Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w odmłodzonej formie. Ogoliłem się trochę, jak to dobrze, jak człowiek się ogoli i wygląda młodziej. Jakby człowiek się ogolił i wyglądał starzej, to marna sprawa. Mam herbatę przygotowaną, przede mną 4 godziny siedzenia przy Skyrimie. Cały wieczór dla mnie. Dzisiaj z mojej perspektywy jest 15 listopada, a to oznacza, że dzisiaj była premiera Watch Dogs 2 i gra jest zacna, wygląda bardzo dobrze, ale... Wszystko, o czym mogłem myśleć podczas grania, to było: dobra, skończ to i odpalaj Skyrima. Więc, jeżeli być może od czasu do czasu zastanawiacie się, jak będzie wyglądała ta seria, czy będziemy cały czas grali tym bohaterem, czy w końcu mi się znudzi i to porzucę, no gdzieś tam jest szansa, że to mi się znudzi, bo raczej nie będę robił głównej linii fabularnej, tam nie nudzi po prostu. Jest paradoksalnie dla Skyrima linia fabularna i w ogóle zadania takie, które wymagają, kurde, kontaktu z towarzyszami, znaczy z osobami tam niezależnymi. To jest masakra po prostu. Ja nie wiem, jak można zrobić taką fajną grę i tak spierdzielić dialogi. Przecież to jest... Oh. Dobrze, że przyłączyłem sobie na tą wersję angielską, bo to jeszcze można przeżyć, ale w polskiej to po prostu... To jakaś była tragedia. No ale, żeby nie gadać za dużo, więc ja będę dzisiaj długo siedział, o ile się nie zmęczę gadulstwem. Czekajcie, jak ja to robiłem? O tak. Światło, bo jesteśmy, czekajcie, no najważniejszego, nie jesteśmy w miejscu, które jest bieżącą, ta jest sosnowa strażnica, która okazała się znacznie bogatsza w przygody, niż można by podejrzewać. Niby mała, drobna chatka, a tutaj nagle jakieś kurde podziemia. Niezwykła sprawa, nie? Krzyki. My chcemy sobie zrobić tą trąbę. Aha, już mam ją wybraną. What the fuck? Jeszcze tu bym dostał w twarz. Trzymaj się! To idziemy. Uważaj. No nadepnie na to, nie? Nic ci nie będzie, jesteś wampirzycą. Jesteś nieśmiertelna. Prawie, że. Czy jest jakaś modyfikacja? Musi być jakaś modyfikacja, która wyłącza... Wyłącza wciskanie płyt tych takich naciskowych bohaterom, towarzyszom. Wow! Na każdym kroku, kurde, niespodzianka. Nie mogę przyjść. Kula mnie popycha. No dobra, przyjrzyjmy się. Skradając niecnie. Draugr. Zobaczmy, co tu mieli. Au! Teraz ja wlazłem. Dammit. Teraz to się pewnie śmieje. Śmieje się do siebie. Srebrny lichtarz. Dziwaczna? Dziwaczna srebrna matryca. Oni tu chyba, kurde, bili te. Monety srebrne. Wow, ale skarb. No to powiem wam, że to już jest nie byle co. Sztabki srebra robili. Elf i hełm wybitnego przywołania. Dobrze, złoto. Cholera. To chyba żeśmy dotarli... Co jest? Dziewczyno, przestań to robić. Oni po prostu wytapiali coś tutaj. Ale... No, mniejsza z tym. Zbieramy. Co do monety tutaj. Ziarnko do ziarnka i wiecie, się miarka zbierze, nie? I potem... ostatnio mojemu synowi powiedziałem stare powiedzenie z brodą. On się akurat uczył. Mówię, ucz się. Nauka to potęgi klucz. Będziesz miał dużo kluczy, zostaniesz woźnym. To za moich czasów, jak ja byłem dzieckiem, to też żeśmy się z tego śmiali. I on pierwszy raz to usłyszał. No, uznał, że jestem bardzo odkrywczy. Tak to jest. Dobra, co my żeśmy znaleźli? Taką tajemniczą rzecz. O, przy okazji, ten mod, ordynator, ma wersję polską. To znaczy, ktoś to przetłumaczył, fantastyczna sprawa. I teraz, no, nie żebym potrzebował tego, ale może to jest taka wiedza, która jest warta uwagi, nie?
Więc, a co to było za drzewko, tak przy okazji? Bo to było... Tam dużo punktów, to było zaklinanie? Więc, aha, bo chyba zacząłem w ogóle opowiadać wam historię, że jakby nie zamierzam kończyć ze Skyrimem, jak uznam, że ta postać już jest wyczerpana, tylko zamierzam, jest taki mod alternatywny start, gdzie zaczynacie chyba od 15 poziomu i w ogóle tworzycie nową postać, niezależnie od tej głównej linii fabularnej. I to na pewno będę sięgał po te rzeczy. Już jestem ciekaw, ale... Znaczy już mam pomysły na postacie. Ale nie będziemy tak na razie o tym rozmawiać. Nie namawiajcie mnie! Nie namawiajcie mnie! Dobra. I jakby tworzenie tych nowych rzeczy w oparciu o ten właśnie mod, to zapowiada się super. Wiecie, czemu tak naprawdę nie skończyłem Skyrima za pierwszym razem? To znaczy, wyobraźcie sobie, że pierwsza seria, kiedy Skyrim wszedł, kiedy gra była hitem, zrobiłem 20 parę odcinków, nie? I... Boże, ja tak się strasznie rozgaduję. Co my żeśmy tutaj znaleźli? To była dziwna matryca, nie? A, to do odlewania jakichś tych... Ale co im z tego, że odlewali... Oni odlewali takie... Co, kielichy? Czy co to było? Czy w tej historii jest jakieś drugie dno? Nie wiem, gdzie to jest... O! Srebrne lichtarze odlewali, ale po co? Może dostali jakieś zlecenie, Serana. Ślicznie tutaj to wszystko się... Masz taką ciemną cerę... I te oczy świecące, mój Boże, sexy dziewczyna. No, z tą modyfikacją, po pierwsze alternatywny start, po drugie, jakby możliwość budowania postaci jest znacznie bardziej rozległa niż kiedykolwiek wcześniej. Więc to jest super sprawa jest. Zbadano. Dobra, wychodzimy z tego miejsca. No nie mogę się skupić, Serana, jak tak na mnie patrzysz, po prostu tymi oczami, oczętami. Aha! A, proszę. Złoto. Przy okazji też, w związku z tym, widzicie, ile jest możliwości pogadania. W związku z tym, że to ucznictwo tutaj, dyscyplina strzelecka może doprowadzić nas do podstępnych strzał, pozwala ruszyć strzały w kuźni, nadając im dodatkowe efekty bazujące na materiale, to warto wszystkie strzały, jakie się znajduje, trzymać, faktycznie trzymać. Bo wcześniej to wywalałem i miałem nawet argumenty za tym. No a teraz będę wszystkie trzymał, co jednak trochę może potrwać, no ale... Żeby potem je ulepszyć, nie? Chociaż pytanie, czy to ulepszanie wymaga jakichś składników tajemniczych? Tworzyłem tą skrzynię? Ja pierdzielę. Jaki ja jestem zdezorganizowany... A, pusto. Jaki jestem zdezorganizowany, o tylu rzeczach myślę, naraz. I tak, no i cierpi na tym opowieść, wybaczcie. Przypomniało mi się coś jeszcze. No właśnie, przynieś krew Septimusowi, ukryte wizje, okno do świata duchów. Ten Septimus jest jakiś dziwny, tam pamiętacie, wyszedł z drzwi jakiś taki oślizły, rybackowaty potwór. Pomyślałem sobie, zrobi mi hentai, natychmiast mi zrobi, ale nie zrobił. Może byłem odrobinę rozczarowany, ale tylko trochę. No i tam coś pogadał, że ja mogę być jego kapłanem. Nie wiem, co to w ogóle był za oślizły potwór. Czemu ja miałbym być jego kapłanem? Może on by mnie zmuszał potem do jakichś... Myślałem jeszcze wtedy cały czas o hentai, nie? Więc sami rozumiecie. Więc powiedziałem, nie ma mowy, nie chcę. I on powiedział, jeszcze cię dopadnę. I wtedy znowu mi się przypomniało hentai. Więc trochę się martwię o mojego orka, jeśli mam być szczery. Taki jestem niepewny o przyszłość naszą. No dobrze. Dobrze, ale przygoda wzywa. Oho! To
To są takie słabe wampiry. Ten jest prastary. O kurde, prawie w stronę strzeliłem. Swoją drogą, też muszę sobie krzyki i mroźny oddech. To może ułatwić strzelanie do przeciwników. Oh yes. Strzał to ja nieźle musiałem w nią uładować, nie? Wampirza zbroja. Jaki ma waga do wartości. Tu bardzo lubię tą statystykę. To możemy wziąć. 640. 125. Żeby się warto na to zwracać po prostu uwagę. Ktoś mi polecił, żebym z tego korzystał i żebym brał zawsze przedmioty, które są przynajmniej 25 razy więcej warte niż ważą. I że to jest super pomysł i że powinienem się tym kierować. No ja zatem ja dziękuję. Granat albo nowa strzała, więc tak, to na pewno była cenna rada od jakiegoś przyjaznego widza. Okej. Ale dokąd nas? Ona znowu tam cyka, tak cyka jak cykady. O, skóra! No albo nie, szkoda zwierzęcia. W sumie mam tych skór trochę oszczędzonych. No nie, no! Kurde. Zostaw łosia! No ja tego chciałem oszczędzić. Tu się niestety... No, spotkał się z niedźwiedziem, no. Przy okazji mam też jakieś dodatkowe modyfikacje związane z nowymi pancerzami, jakieś tam... Immersive Armors, czy tak dalej, to bardzo to... Kurde, nawet łoś miał srebrny ten... Musimy się udać gdzieś tam, chyba tą drogą. Serana, idziesz ze mną? Dużo bym dał, żeby te czary, kurde. Patrz. Ten jest... Kurde. Gdzie ja jestem? Gdzieś tak spadłem. Dobra. Serana ich, kurde, wzięła. Na spytki. I załatwiła tutaj na szaro. Co ci bandyci? Wiem wam, że im dalej w las, tym więcej, kurde, szkaractwa na mnie wyłazi. Kostur zombie. No proszę. Na każdym kroku, kurde, jakieś przeszkadzajki. No, Serana, u ciebie wszystko dobrze? Serana? Serana! No chodź, dookoła kamienia, tak jest, bardzo dobrze. Ach, idzie ze mną, idzie, wierna towarzyszka wampirzyca. Może się ją uda zamienić w wilkołaka, chociaż takie te oczka to takie sexy są trochę. Ale wiecie, to ja tak tylko sobie żartuję, że nie będę flirtował. Ja nie wiem, kim ona jest z rasy, bretonką jakąś, czy coś. Ja to nie, międzyrasowe kontakty, nie. W żadnym razie. Jestem hetero-orkiem. I by to miało znaczenie w międzyrasowych kontaktach, no nie ma. Żadnego. Wiem, Serana, wiem. Ty nie, gdzie jesteś? Serana! Gadamy o naszej przyszłości. Serana! No do licha ciężkiego! Och, jak tu ładnie. Pewnie się schowała przed słońcem. What the hell? No tak mi słońce ujawniło, tu zupełnie ukryty jakiś rejon świata. W tej górze mogą być jakieś tajemnice. Serana, zobacz!
Nie bój się słońca. Zobacz, chodź, chodź. Chciałem pogadać o naszej przyszłości. Chciałem cię zapytać, ty wiesz, jak nasze dziecko by wyglądało? Widziałaś moje zęby w ogóle? Zobacz. No to nie jest piękny widok. Nie jest to też jakiś tam strasznie szkaradny widok, ale... Ale jednak, mimo to... No to nie byłoby może dobrym pomysłem. No dobra. Muszę to jakoś ogarnąć. Jak to zrobić, żeby to się cholera... Płomień świecy, żeby był pod lewym. Nie, no zawsze... Dobra. Pod lewym. I teraz... Dębowe ciało, żeby było pod prawym. Okej. I zawsze się zamienia lewa ręka, nie? Więc jakbyście mieli coś na oku, potrzebuję trzech modyfikacji. Pierwsza to taka, która sprawi, że towarzysze nie będą włazili na pułapki, bo jednak z nimi tak jest zabawniej, można pogadać. Druga to taka, która spowoduje, że będą, że będzie trochę głośniejszy Skyrim. A trzecia nie pamiętam. Wyleciało mi z głowy. Okej. Okay. Aha, trzecia taka, żeby można było do tego szybkiego dostępu przypisywać rzeczy bezpośrednio do rąk, nie? Żebym ja mógł na przykład mieć w jednym... Żebym jeden guzik naciskał i w lewej ręce miał na przykład ogień, a w prawej leczenie czy coś, nie? To by się bardzo przydało, bo to w tej chwili jest takie trochę nieporęczne, nie? To wszystko takie konsolowe, te interfejsy i... I to niesie ze sobą pewne problemy. Uuu. Tutaj kapłan ćmy to coś ze ćmami było. To chyba się musimy nauczyć kroić drzewo. Taki chyba był... Taka jest chyba idea tego pomysłu, nie? Że tam musimy korę odciąć tam delikatnie. To będzie wymagało wiedzy, którą być może pozyskamy tutaj. Gdzieś te historie mi umykają. Jestem takim frywolnym poszukiwaczem przygód, nie? Że moje przygody się tu toczą, ale gdzieś tam w tle są. If this ends up being a wasted trip, your friend Dexian and I are gonna have some words when we get back. Tylko go nie gryź w szyję, okej? Okay? Umówmy się, że tam... Tak nie robisz takich numerów tam. Bo ci od światła to moim się może... Ja nie wiem, czy to nie jest imponujące. To powiedziałbym, że to fajne miejsce, kurde. Drzewo rośnie pod ziemią, nie? A to są korzenie jakiegoś drzewa, to... Ach, przydałoby się wspiąć gdzieś tu wyżej, ale chyba nic z tego nie będzie. Wezmę sobie trochę mchu. Wiesz co, Serana? Jestem bliski, żeby się z tobą zgodzić. Faktycznie niezbyt to imponujące tutaj, ale... Nic się nie bój. Odkryłem tutaj przejście dodatkowe, zobacz. Bo ile tam nie wskoczymy, bo jest zdecydowanie za wysoko, o tyle tutaj, tędy. I możemy iść dalej, Serana? Już nie lubię, jak mnie kobiety ignorują. Całą młodość to znosiłem. Żartuję. Byłem bardzo popularny. Przecież to widać. Serana. O, żeż ty. I co ty na to? Nie skomentujesz tego? Teraz? No właśnie. No one's been here in centuries. I doubt there's any other place like it in Skyrim. It's beautiful. No, faktycznie jest ładnie. Teraz, no pięknie po prostu. Prawie jak podróż do wnętrza ziemi. To chyba Juliana Verna, nie? Było Nautilusy i inne takie. Ja czytałem, jak byłem młody. Dużo tego czytałem. Takiej... Czytałem na przykład... O Boże, tyle jest... Człowiek sobie przypomina takie detale gdzieś tam... Ja bardzo dużo czytałem książek. Tak właśnie to z powodu mojej popularności w młodych latach. Więc tak, czytałem dużo książek i tam właśnie Juliusza Verna, Tomek na tropach różnych tajemniczych stworzeń, Pana Samochodzika i Old Shatterhanda. Czytało się to...
No, moi rodzice nawet nie wiedzieli o fantastyce, podrzucając mi książki do czytania. W ogóle moi rodzice nie podrzucali mi książek za bardzo. Chociaż tato mi od czasu do czasu coś podrzucił. Tato mi podrzucił Dionizosa, taką książkę o chłopcu, który podróżował samotnie przez starożytną Grecję. To było fajne. Well, we got the knife. Now all we need to do is track down one of those canticle trees. Tutaj jest kilka drzew takich, zobacz, tylko ja będę nacinał delikatnie, dobrze? Serana, ty masz takie delikatniejsze ręce, ja trochę się boję. Okej. Okay. O! O rety. Do mnie motylki latają dookoła mnie. Nie sądziłem, że to się wydarzy kiedykolwiek. Tutaj są jeszcze, zobacz. Znaczy to są ćmy, ja wiem, ale... Trochę wyglądają jak motylki takie. O proszę. No dobrze, będę wyglądał jak krowi placek za chwilę, będzie tyle owadów dookoła mnie latało. A tu są jeszcze. I tu są. Wiecie jak będzie wyglądała ta historia? Znajdę 6 i 7 nie będę mógł za Chiny odkryć. No i skończyło się. Założę się, że ten 7 jest jakoś tak super ukryty. Ej, faktycznie zaczynam trochę świecić. Wiedziałem zawsze... O, są tam. Wiedziałem, że coś we mnie jest w środku, jakieś wewnętrzne światło. Jest. A jednak udało się. 7 na 7. Wejdź w snop światła i przeczytaj prastary zwój. Mam nadzieję, że mi nie wypali oczu. Okej. Jesteśmy. Tutaj. W snopiu światła. Księgi. Wow. Tajemnicza mapa chyba. Co to jest? Są jakieś znaki po lewej, po prawej, na górze, po lewej, na dole. Aż muszę się herbaty napić z tych emocji. No, Serana, musimy porozmawiać. Być może to będzie ta rozmowa o naszej przyszłości. Nie martw się, nic mi nie jest. Jest w miejscu zwanym jaskinią zmierzchania. We can finally put an end to this ridiculous prophecy. Where is this Darkfall cave? Dzięki zwojom wiem, gdzie należy szukać. Then let's get going. I want to get there before my father has a chance to track us down. Ukryte wizje. Co wiesz o łuku Auriela? Jakby uświadomiłem sobie, że prowadząc dialogi w ogóle nie czytam wam tego, co wciskam, a tu w zasadzie nasz bohater jest niemy, nie? Więc, co wiesz o łuku Auriela? If you read any history, it shows up from time to time, but it's a hard thing to track. As far as I know, though, it's never been held by a vampire. That would be a new one. Ariel is one of the elven gods. He's with the rest of them in Aetherius. The way I've heard it, the sun represents the connection... Whoa!
Oh shit, zanurzyłem się. Ja go spowolnię, każdym trafieniem go trochę spowolnię. Trzymaj się, Serana! Wyrwę mu duszę! Ale nie mam takiego klejnotu. Tam jest chyba prastary wampirz. Błyskawicą go, dobrze. To jest jakiś wampir, który kroczy we mgle. Mam go. Kroczył we mgle, teraz nie wiem, gdzie kroczy, ale... Jest! Jest tam jeszcze. Przerwał nam rozmowę bezczelnie. Co on ma, kurde? Kosynier jakiś. A nie, to jest... Już myślałem, że Serana dziabny. No. Przeszło przez ramię i trafiło w serducho. Wampirza zbroja, wampirzy pył. I wytrych. Plus moja strzała ebonowa. Chyba jestem przeciążony. No, chyba jestem. Tak mocno jestem. Ebonowa tarcza. Serana. Myślę, że muszę z tobą wymienić kilka rzeczy. Ledwo trzymam. Strasznie ciężkie. Coś tu, co ma ciężar duży. No jest chyba silną wampirzycą, nie? No właśnie ciężar. Trzymaj to. To. Już mi lżej. Naprawdę. To była ciężka sprawa. A ze strojów możesz jeszcze tarczę, buty. No i resztę już ponownie. No i ubrała ebonowe. Wow. Ty tak lubisz? W ebonie? To my z ciebie... Wow, patrzcie na nią, kurde, ebonowe. Jeszcze tylko ebonowe rękawice jej damy. Kurde, ale będzie wyglądała. Ebonowa strzała, która pierze pył. Wytrych i złoto. Ale żeśmy widziałaś, jak żeśmy im dali, wypali? A co ten tutaj? Pewnie ma jakieś skarby. One zawsze mają jakieś takie skarby. O! Odnaleźliśmy sobie coś do transmutacji. Rudę srebra i rudę złoto można robić. Ten tutaj nie miał nic ciekawego. To był tylko wampirzy sługa. Czy my żeśmy dokończyli rozmowę? No widzisz. A tyle było jeszcze tematów do przegadania, no. No ale dobrze, dobrze, no. Trzeba wychodzić stąd i szukać przygody gdzie indziej. Teraz pytanie, jak ja mam tutaj? 308 na 308, to jeszcze możemy pójść gdzieś dalej. Będziemy szukali skarbów przede wszystkim. Wiedziałem, że się jakieś... To musiało się tak skończyć, nie? Musiały się na nas jakieś paskudy rzucić. Czy ja zbadałem dobrze tą jaskinię? Chyba trzeba by sprawdzić, nie? Gdybyście byli na moim miejscu, powiedzielibyście roku... Weź obadaj. Może są jakieś smocze słowa tutaj przecież. To jest duże miejsce, nie? Może jest jeszcze jakieś inne wyjście z tego... Z tej jaskini. Tam nie widzę. Serana mnie znowu opuściła. Gdzieś sobie poszła. No ona się znajdzie. To jest bystra dziewczyna. Ja jej nie doceniałem wielokroć. Ona zawsze mnie odnalazła. Pewnie po zapachu, no. Nie oszukujmy się. Jak może pachnieć, kurde, ork? Który w ciężkim pancerzu chodzi cały czas i biega, strzelając z łuku. No nie może pachnieć zbyt dobrze. A, wiedziałem, tu jest jakieś wejście dalej. Można tych ciem było znacznie więcej. Ale to chyba wszystko w tej okolicy, co? No dobra.
Oj. Ciepłe źródła zawsze. W każdej historii z tajemniczym miejscem ukrytym pod górami, pod skałami, jest mowa o ciepłych źródłach, które jakby gwarantują wystarczającą ilość ciepła, żeby rośliny mogły normalnie. Tylko zawsze się zastanawiam, a co ze światłem? No przecież światło jest potrzebne, fotosynteza i te rzeczy, no jak to bez tego? Rośliny to tak nie bardzo. Ale zawsze się znajdowało jakieś wytłumaczenie. A więc tak, tak to właśnie było. Ups. Czytałem jakąś książkę opowiadającą o ludziach, którzy jakby każdy aspekt postapokaliptycznego świata mnie interesuje. Hej, młoda. Naprawdę dobrze ci w tym wszystkim. I masz miecz? Poczekaj, zobaczę. Ty, właśnie, ona ma tak. Kurde, jak mnie to wkurza, ten interfejs czasami jest. Czyli ona ebonowy miecz, ebonowa tarcza, ebonowe buty tłumienia mrozu ubrała sobie od razu. Czyli te pozostałe rzeczy. Weźmiemy to. I strzały renegatów też weźmiemy. Czyli odłożyła to. Gdybyśmy jej dali pancerz ebonowy, to myślę, że też by go zaczęła używać. Fajna sprawa. Plus ten kaptur, który ma. Twarzy nie będziemy jej zakrywać, bo to obok intelektu oczywiście jeden z najważniejszych atrybutów jej urody. A teraz dostrzegłem coś w oddali całkiem niedawno. Tam jest jakaś wioska. A to jest Falkret chyba, nie? Ale tak jest jakby przed nami. Uważaj, Serana, bo tu ślisko jest. Prawie się ześliznęłem w moich stalowych butach. A ty teraz zmieniłaś też na ebonowe w sensie. I no też możesz się pośliznąć, także uważaj. Uważaj, nie chciałbym, żebyś złamała nogi. To byłoby niedobrze. Tak, to jest zdecydowanie Falkret. I wydaje mi się, że ja to miejsce, no chyba odkryłem, ale nie jestem do końca pewny. Oj, zraniłem się. No dobra. Zejdźmy tu. I sprawdźmy tą tajemniczą wieżę. Czyżby to była tylko taka wieża, w sensie, że ona tu jest i nic więcej dookoła? Oho. O! Gdzie mnie tu muchami atakujesz? No właśnie. Bo nowa strzała, korzeń palowy. Okej, sprawdźmy, co tam w środku może się kryć. Tu nie ma przejścia. Wow! No nie, no znowu mnie jacyś bandyci. Cholerne wampiry, no to było do przewidzenia. O kurde, ale mnie popieściło prądem. Muszę zmienić to zaklęcie. Następny przystanek magów ta. Jak się nazywa? Gildia. A Serana się znalazła. No, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dobra, wraca do swoich zaklęć, mimo że ma tą tarczę. Ale to dobrze. Granat, srebrny naszyjnik. Srebrne naszyjniki są wiele warte, bo można je zaklinać i potem sprzedawać. Istotne jest, w tym zaklinaniu istotne jest bardzo to, że można je sprzedawać u kolesia, który uczy zaklinania. W związku z tym wszystkie pieniądze, jakie wydam, na przykład na kamienie, te wielkie kamienie dusz, to mogę od razu odzyskać. Po prostu sprzedając mu ten cały żyła rudy żelaza, to mnie nie rusza za bardzo. Jedyne, co mnie rusza, to ebon w dużych ilościach. Ciekawe, że nie znalazłem do tej pory pancerza takiego w ramach tego tej modyfikacji Immersive Armors czy coś. Ale zobaczymy sobie w kuźni. Może się okazać, że potrafię wykuć.
Czy ta wieża ma wejście? Ma. Serena, to ty? Dobrze. Oset, nie chce osetu, ale tu jest jakiś kufer. Zwój śnieżnego kręgu, złoto, żelazne rękawice. Okej. Nic tu nie ma. Jestem troszkę rozczarowany. Chociaż ostatnio byliśmy w tej... Trafiliśmy do bardzo spokojnego miejsca. O, czekajcie. Z ławki mi się wyczerpała bateria. W ogóle taki dziwny sygnał przed chwilą, taki... Nie wiem, co to jest. Jeżeli ktoś z was mi może wyjaśnić, co to jest, to dajcie znać. Chociaż pewnie ten odcinek trafi do was za miesiąc gdzieś, więc może już będę wiedział, ale może nie, no. Warto sprawdzić. Mam nadzieję, że nie macie do mnie pretensji, że to jest z takim opóźnieniem dostajecie te odcinki, no ale jakby wymyśliłem sobie tam te cztery odcinki w tygodniu. Mam nadzieję, że trzymam się tego do teraz, czyli wtorek, czwartek, sobota i niedziela. Chociaż pewnie wolelibyście codziennie. Jak siebie znam, to może coś udało się znaleźć w środku tygodnia, żeby to wsadzić gdzieś tam o innej godzinie. Dobra, idziemy tam, odkryjemy to. Więc mam nadzieję, że nie macie mi za złe, ale to też... Tego materiału powstaje bardzo dużo, nie? I ja wiem, że wśród was są też osoby starsze, które może nie mają czasu, żeby siedzieć i oglądać godzinny odcinek codziennie, nie? Bo macie inne zajęcia czy coś, nie? Podejdziemy sobie do Falkret i zobaczymy, co tam w trawie piszczy, nie? Więc zbyt duża częstotliwość odcinków też ma swoje wady, oczywiście. Blacksmith is offering a reward for a dog he saw on the road. I was hoping you'd seen it. I guess I'll stay on the lookout. Keep your nose clean while you're here, outsider. Let's get indoors. Or in a cave. Anywhere, just out of this. No proszę, no tak czy siak... No, psa szukają w okolicy. To jest to ciekawa informacja. Jak trafimy na jakiegoś psa... Czy macie... Jest tu jakaś siekiera? Co bym mógł sobie ją wykorzystać, żeby zrobić trochę drewna? Wyobraźcie sobie, że w rzecznej, znaczy w białej grani nie ma siekiery. Znaczy siekiera jest, to można sobie przynieść, ale nie ma pieńka, na którym można ciąć drewna. Więc żeby zrobić drewno do strzał, muszę biegać do rzecznej puszczy. A jak wiem, że wybieram się w niedalekiej przyszłości... Aha, jak się wybieram do białej grani w przyszłości, no to zawsze tuż przed przeniesieniem się tam zerkam, czy jest gdzieś jakaś siekiera i żeby jakieś drewno sobie... Bo też to drewno jest strasznie ciężkie, nie? Ładne miejsce. Też poszukam kuźni. Zobaczę, czy pojawiły mi się jakieś nowe pancerze pośród tych, które mogę zrobić. Ale pogadajmy z Lodem. Lodo jest chyba tu. Nie, to jest Lod. There's one out on the road. I can't afford to chase him down, but I could use a fierce, loyal beast to keep me company. If you are willing to retrieve him for me, I'd give you some fresh meat to attract him out on the road. Jeszcze mi się nie zdarzyło szukać psa dla kogoś. Good. There's some gold in it for you if you succeed. Here's the meat. Check the road just outside of town. Lubię takie małe, pierdołowate rzeczy. No dobra. Rebonowy, orkowy. No, nie widzę tutaj jakichś tam dodatkowych rzeczy, nie? Do wyprodukowania. To co miałem? Być może ta modyfikacja mi się nie zainstalowała jakoś super, ale wydaje mi się, że... mi się zrobiła, no ale... Biżuteria. Złoty wysadzany na szyjnik. Proszę, proszę. Szmaragdy. Złoty pierścień z szafirem. To też ładnie leveluje kowalstwo, nie? Spróbujmy sobie jeszcze użyć tej transmutacji. Mam nadzieję, że nie rzucą się na mnie z pięściami. Okej.
Jeszcze chyba coś powinienem móc zrobić. Biżuteria. No niespecjalnie. Aha, musiałbym zrobić sztabki, bo ja mam tylko rudę. No trudno. Dobra, to dokończmy sobie tą robotę. Srebrny wysadzany naszyjnik. Takie im droższe, tym chyba lepsze, no ale to cholera wie. Okej. Też muszę uważać, bo na przykład granaty bez skazy i ametysty bez skazy chyba podnoszą pewne dodatkowe rzeczy. I ten... znaczy można sobie poprawić tam... możliwości zaklinania, nie? No dobra. Dobrze, no będę kończył. Ja jakby wybierzemy, postaram się następnym razem wybrać do tej twierdzy, taki jest plan. Ja sobie teraz skoczę do Białej Grani i przejrzę ten cały zbiór rzeczy, które zgromadziłem przez ostatnie przygody. Przypuszczam, że mi to zajmie z godzinę, więc do zobaczenia następnym razem, jak już będę miał opróżnione torby i będę mógł kontynuować przygodę, ale tu jest też zadanie zlokalizuj łuk Ariela, więc to też, kurde, kusi strasznie mocno i... nie wiem, czy nie będę chciał mieć lepszego łuku, jak się wybiorę w poszukiwanie tutaj tego miejsca, nie? Zobaczymy, czas pokaże, trzymajcie się, hej, hej!